Witam Was serdecznie. Jakiś czas temu, na jednej z wypraw, popsułem raczki. Wypięła mi się i zgubiła jedna ze sprzączek. No i oczywiście można to zareklamować, ale z racji tego, że wszystko robimy na ostatnią chwilę, trzeba było te raczki szybciutko reanimować. Raczki udało się naprawić. Zostały porządnie przetestowane na ostatniej naszej wyprawie. Co widzicie na zdjęciach. A teraz Wam pokażę, jak te raczki naprawiłem. Do naprawy raczków potrzebujemy zepsute raczki, jakieś narzędzie do cięcia metalu. Ja użyłem szlifierki kątowej i madło, obcęgi albo kombinerki, no i gwoździe. Startujemy. Najpierw obcinamy niepotrzebną część gwoździa, czyli łebek, i kształtujemy brakującą sprzączkę. Najpierw jedno ucho. No, wymaga to troszeczkę cierpliwości. Może się przydać jeszcze jedno narzędzie, jakiś tam stara śruba albo niepotrzebne małe wiertło. I w ten sam sposób drugie ucho. Zakładamy w brakujące miejsce. I doginamy, żeby nam sprzączka nie wypadła tym razem. I gotowe. Oczywiście nie wszystko udało się za pierwszym razem.